Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoki Sejmie. Porty lotnicze to przedsiębiorstwo strategiczne. Zarządza między innymi największym polskim portem lotniczym na warszawskim Okęciu. Niniejszy projekt poselski to nieudolna próba zmiany ustroju tego istotnego dla gospodarki państwa podmiotu. W efekcie powstanie taka swego rodzaju hybryda, struktura ulokowana pomiędzy przedsiębiorstwem państwowym a spółką prawa handlowego. Wprowadzono tutaj nowe organy, których kompetencje się wzajemnie krzyżują. W ustawie ograniczono także uprawnienia samorządu załogi, o czym była mowa przed chwilą. Słowem, to eksperyment, którego nie można prowadzić na strategicznym dla Rzeczypospolitej majątku Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo.